Okej. O, karta kolekcjonerska, dawaj mi ją. Dobra, kto to jest? Folio magii. Roderick Plumpton, 1889-1987. Ej, prawie 100 lat przeżył. Szykający angielskiej reprezentacji Quidditcha, rekordzista Wielkiej Brytanii w schwytaniu znicza podczas meczu 3,5 sekundy? Lol. Ej, no to patrzcie, już mamy kurde prawie, że wszystkie karty zebrane, oprócz ostatniej. Czyli finalnie zdobyliśmy wszystkie karty. Nie licząc właśnie tej ostatniej, na którą będziemy czekać. Ale dobra, jeżeli chodzi o wątek fabularny. Dumbledore wyjechał do Londynu do Ministerstwa Magii. Filcza gdzieś powiało, więc znowu wracamy do teraz zupełnie innej części zakazanego korytarzu, która jest przepełniona pajęczynami i w ogóle wszystkim takim czymś obrzydliwym. Ale wiecie co? Wersja PC-towa ma jeden plus. Nie ma tego zasranego bangu Gringotów. Nie no, serio, to jest coś, czego ja nienawidziłem w wersji na PS1. Uwierzcie mi. I to większość fanów tego nie lubiła, tej lokacji. Ale sama ta kurde lokacja wygląda całkiem imponująco, kurde. Taka kamienna cegła tutaj. Nie no, epicko to się prezentuje. Jak dla mnie oczywiście. Więc zobaczmy, gdzie nas teraz kurde buty poniosą. Go on, Harry. We're right behind you. Only Hagrid would call this one for Fluffy. I'll try the flute. That might put Fluffy to sleep for a while. Do be careful. Hey, wait. Jedna rzecz mi się nie podoba w tej gierce. Czemu w ogóle... Skąd w ogóle Harry ma ten flet? No bo w wersji na PS1 chociaż był jakiś powód mając ten flet, bo dostaliśmy go w nagrodę za to, że tam udało nam się przejść tamtą lokację z zakazanym lasem. A tutaj nie wiadomo skąd Harry posiada ten flet. Flet, nie flet, Jezu. Muszę się wody aż napić. No właśnie, skąd on ma ten flet? To mnie w ogóle zastanawia, bo tak ni stąd, ni zowąd go posiada i to jest co najmniej głupie. Jak tu się w ogóle gra na tym? Dobra, jedna głowa uśpiona. Teraz druga. Kurde, jak to zrobić? To może zacznijmy od zera, może na początku lewą głowę uśpimy, bo ją najdłużej się usypia. Szybko, 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 szybko! I don't. Right. See you in a minute. I hope. It's okay. It's a soft landing. You can jump.
on, Harry. I know what this is. It's the devil's snare. Next time I'm going to pay more attention in herbology. Help! It's a devil's snare! Try not to get too close to those tentacles. Ogólnie muzyka, która tutaj leci w tle, jest epicka. Mroczna i epicka. Diabelskie sidła, tak się ten soundtrack nazywa, tak jak tutaj Ron i Hermiona zaznaczyli. Ale w ogóle to było bez sensu kompletnie. Oni wszyscy skoczyli jak gdyby nigdy nic i nie było nawet słychać krzyku i raptem Harry jako ostatni skacze i krzyczy. What the fuck? O co tu chodzi? Harry. That was close, Harry. This way, Harry. Ej, no to było bez sensu sekcja w ogóle. Wydawało mi się, że ona będzie trochę trudniejsza niż w wersji na PS1. What the fuck? You have to catch the key, Harry. Time to put your Quidditch skills to practice. Up. Good luck, Harry. Dobra, lecimy teraz za tym kluczem prawdziwym, ponieważ tutaj mamy hordę fałszywych kluczy. Musimy lecieć za tym prawdziwym. Chociaż czekajcie, nie, to było w wersji na PS1, że była horda fałszywych kluczy. Tutaj w ogóle ich nie ma. To jest tylko jeden klucz, czyli ten, za którym musimy lecieć. I muzyka jak najbardziej się zgadza. Jest to samo, co było w wersji na PS1, w sensie. W ogóle tamte schody, którymi nasi bohaterowie przyszli tutaj, to w ogóle też mi się mega podobały. Tak, ja lubię na takie elementy graficzne zwracać uwagę, bo ja zawsze to w grach lubiłem robić i zawsze to będę robił, bo są okej pierdoły, ale w sumie zawsze lubiłem na to zwracać uwagę, okej? Nie wincie mnie za to. Klasycznie, pięknie. Well done, Harry. Let's see where this leads. The next puzzle is a gigantic chessboard. Ron's gone through to play. I hope he's all right. O Jezu, ta muzyka i szachy, no nie. Jezu, ja szachów nie lubiłem w wersji na PS1, no były tak monotonne i tak ciężkie. Mam nadzieję, że tutaj w miarę szybko nam pójdzie. Oby. Bo muzyka wcale nie poprawia mi tutaj humoru. Oj, nie poprawia mi wcale humoru. A zobaczymy. I've defeated most of the pieces, but I've been hurt. It's up to you now, Harry. Harry, you have to be careful and avoid the pieces. They all move one square at a time. You'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely. Walk onto the board, Harry, to start the game. Do be careful. W ogóle śmieszna sprawa, bo Ron w ogóle nawet nie wygląda jakby był ranny, ale dobra, to jest takie przypieprzanie się o szczegóły. Okej. Okay. Odpalamy to.
No dobra, muzyka się jak najbardziej zgadza z tym, co tutaj jest, bo ona grała też w wersji na PS1. Mam nadzieję ogólnie, że chłopaki z Crozet Batsu oglądają serię z Harry'ego Pottera na PC. Pozdrawiam cię, Chomsky, bo pamiętam jak ty żeś fajnie rozkminił w ogóle całą tą partijkę w szachy. Aha, to tyle było, tak? Z szachów. Wiecie co? Zabrzmię jak kompletny hipokryta, ale już wolałem troszeczkę trudniejsze starcie w szachach niż to, co było teraz, bo to naprawdę, to już by pięciolatek prędzej ogarnął. To już nawet zakolak by ogarnął bez problemu. Ale dobra, nie krytykujmy, grajmy dalej. Bo serio, trochę mnie to dziwi, bo wersja na PS1 dała chociaż minimalny poziom trudności, a tutaj... Oh no! The exit is blocked by magical fire. Looks like you have to choose the right potion. Be careful, Harry. It could be poison. This one looks like it will help us through the fire. Watch closely and keep your eye on the correct potion. Then choose wisely. Dobra. Wydaje mi się, że jest tutaj. Here it goes again. Dobra, teraz tutaj. Nintendo! Nintendo! To może tutaj? Nintendo! I don't think I'd pick that one, but then I could be wrong. Dobra, nie trafiłem tutaj z eliksirem, może teraz pójdzie w rundzie drugiej jakoś. Dobra, teraz widziałem, że w tę stronę poleciało. Mam nadzieję, że dobrze zgadnę. That's really confusing. Dobra, tam poleciał. Widziałem. Dobrze! Wybrałem właściwy eliksir. Nice! No nie wiem, czy spotkanie ze Snape'em będzie dobrym pomysłem, no ale no dobra, niech będzie. Trochę lipne przejście, bo w sumie tak jakbym miał sięgnąć pamięcią, to w wersji na PS1 było takie fajne obramowanie i było nawet czuć, jakby Harry miał na całym ciele, kurde, nie wiem, strój lateksowy i to było dosłownie śmieszne. Tutaj to tak jak gdyby nigdy nic z Harry przychodzi, jakby był nie wiadomo jakim bogiem. Trochę lipa. I tak ja na takie rzeczy będę zwracał uwagę, bo lubię w sumie. Tam mamy książkę zapisu. Quirrell? A co ty tu robisz? No właśnie, co tutaj Quirrell robi? To jest bardzo dobre pytanie. Lećmy za nim. W akompaniamencie tej pięknej, wspaniałej pieśni. Grającej przez wspaniałych kompozytorów. Hono tu.
Gdzie jesteś, Quirrell? Widziałem cię.